Męczące, pomęczące, ale śpiwem zobaczone. Proszę Państwa, Proszę Państwa, przechodzimy tym razem albo przeskakujemy do punktu 5, z tego względu, że mamy gościa zaproszonego na wniosek Komisji Infrastruktury Komunalnej. Witam serdecznie Pana. Moje nazwisko Gieczak Bartłomiej, jestem przedstawicielem inwestora na ulicy Łopackiego. Nasz wniosek o WZK trafił, skąd Państwo pewnie opiniujecie. Stąd moja obecność na tym zebraniu. Także jeżeli jakieś pytania, oczywiście mogę Państwu udzielić odpowiedzi. Wszystkim Państwa wiadomo, o co tu chodzi w punkcie 5. Wobec tego ja oddaję głos członkowi zarządu Stanisławowi Górowi. Proszę Państwa, rzeczywiście dziękuję bardzo. Musimy wprowadzić ten projekt. Jest nieoceniona, proszę Pani, i niedoceniona. Tak. Nie. Doceniona na pewno. Doceniona na pewno. Proszę Państwa, wprowadzamy ten projekt. Kto jest za przyjęcie, wprowadzenie projektu uchwały pod obrady? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ten projekt został wprowadzony pod obrady. I teraz proszę Pana Stanisława. Proszę Państwa, było posiedzenie Komisji Infrastruktury i proszę Pana, mamy pewne pytania do inwestora. No i chcieliśmy Państwa opinię wysłuchać. Proszę Państwa, no, ponieważ nie wszyscy byli na Komisji Infrastruktury, no to w związku z tym wprowadzam mocno tutaj. Płynął wniosek o wydanie zapytania ósemki o ulicę Łopackiego i działki, gdzie na tych działkach ma być wykonana inwestycja budynku mieszkalnego, jak również przebudowa ulicy Łopackiego, budowa przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i gazowego na działkach i budowa wjazdu na działki w tym rejonie. Gdzie to się znajduje, proszę Państwa, no wniosek jest taki, jaki jest tutaj, proszę Państwa, stara się o to firma, Pan tutaj dokładnie powie, jaka. I jest to, Państwo wiecie, na tym nowym, tym nie nowym, tylko starym parkingu, koło przychodni jest taki budynek. Na Złotej Jesieni, tak? Na Złotej Jesieni, zwany szkieletorem Nowej Huty, gdzie miał być hotel pielęgniarek. Zostało to wykonane tylko po prostu suteryny i nie ma nic więcej. Tam się jedynie tak zwany margines schodzi, no i urzęduje. Proszę Państwa, pokazałem tutaj obręb. Ten szkieletor, no to jest w środku,
i obręb tych działek, które wchodzą w zakres tej inwestycji. Niemniej jednak nam chodzi tutaj, proszę pana, o, tu pokazałem, jak jest ten obrys, przychodnia jest trójeczka pokazana, to jest przychodnia i 3B to jest właśnie ten szkieletor i ten obrys czerwony to są te działki, które będą objęte inwestycją. Tu jest mapa wysokościowa, proszę państwa, pokazana, ale tu państwo nie będziecie dużo z tego wiedzieć. I tak wygląda w innym ujęciu z mapą Zumi, gdzie przychodnia jest po lewej stronie, ten szkielet jest po prawej stronie, jest parking przed przychodnią, proszę państwa, i nasz ten parking, taki troszeczkę, ja to nazywam dziki, gdzie jest możliwość parkowania. Za darmo. I o co tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim, proszę pana, o drogę dojazdową do tej waszej inwestycji. Jeżeli wy wejdziecie i będziecie tutaj przez ten parking, który jest przed przychodnią, będziecie wjeżdżać tą inwestycję, to likwidujemy kilkadziesiąt miejsc postojowych. Znaczy, jeżeli pan posłucha mapę, to... Ja tak pokażę. W związku z tym będzie troszeczkę to niekorzystnie dla pacjentów przychodni. Ja rozumiem, tutaj a jeszcze dodatkowo, proszę pana, jeżeli nie zastanowimy się nad wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych, to wasi mieszkańcy, którzy będą mieszkańcami tej nieruchomości, będą usiłowali parkować na terenie przychodni. A w związku z tym parking ten jest wyłącznie dla pacjentów przychodni. I nasze takie myślenie jest tutaj w tym kierunku, że coś za coś. My możemy pozytywnie zaakceptować to, ale pod warunkiem, że państwo włączycie się w proces jakiś tam w jakimś sensie, żeby ten parking, który jest na dziko, uporządkować i zrobić dodatkowe miejsca postojowe. Ja rozumiem państwa obawy a propos tych miejsc postojowych, natomiast jeżeli chodzi o kwestię dojazdu, my mamy ustawę, kupując tą działkę z pewną świadomością, wiedzieliśmy, że mamy służebność gruntową przejazdu i przechodu przez ten teren. Jest tak jak jest, stan prawny na dzień dzisiejszy jest taki. Jeżeli chodzi o wyjście z ofertą dla społeczeństwa lokalnego, ZIKI zmusił nas, ponieważ na ten teren już mamy buzetkę ostateczną na budynek usługowo-biurowy, która była rok temu wydana, jest ona ostateczna. Przy tej buzetce zostaliśmy przymuszeni niejako, no bo ZIKI ma dominującą pozycję, do zawarcia umowy, na podstawie której przebudowujemy ulicę Łopackiego. Jest ona, będzie przebudowywana, będą dwa pasy w kierunku szpitala, będzie przebudowywane tutaj włączenie od strony Ronda, także jak gdyby kwestia skomunikowania szpitala przychodni, ona ulegnie poprawie, no bo w obecnym stanie ZIKI uważał, że nasza inwestycja wtedy była biurowo-usługowa, jak gdyby spowoduje zwiększenie natężenia ruchu, więc wymagana jest przebudowa. Przystaliśmy na to, będzie taka przebudowa realizowana. Myślę, że ta umowa będzie powtórzona przy tej obecnie procedowanej muzyce dla budynku wielorodzinnego, ponieważ ZIKI tam wtedy, żebyśmy takiej umowy nie podpisali, mówili nam zaakceptowania tej budżetu. Jeżeli chodzi o miejsca postojowe, ja bym się tutaj nie martwił, ponieważ jeżeli pan cofnął tą mapę zagospodarowania terenu i pokazał kształt naszej działki, to ten kształt jest tak nieregularny, że w budynku nie jesteśmy w stanie zrealizować na całej działce, no bo przepisy budowlane nam to wykluczają. Tutaj powstanie więcej w centrum, tak jak pan jest na wcześniejszym wyrzucie. Natomiast w tych miejscach wolnych na pewno powstaną miejsca postojowe, czy to w garażu podziemnym, czy to na powierzchni ziemi. One na pewno będą w większym zakresie zrealizowane niż miejsca postojowe dla mieszkańców. Czyli to nie będzie 1:1, myślę, że nawet nie jest ten cel. Nie zakładamy tutaj zamykania tego osiedla, ponieważ raczej się odchodzi już od tego zamykania osiedli, robienia monitoringu, to raczej już nie jest jakaś plus dla klientów. To myślę, że te czasy dawno minęły.
Tutaj większą obawą jest sąsiad na żarki, który robi... aktyw, który robi powyżej na północy wielkie osiedle, natomiast ono jest skomunikowane od drugiej strony, więc myślę, że te nasze 50 mieszkań, które powstaną w tym budynku, nie będą jakąś istotnym obciążeniem dla ruchu dla Łopackiego i tych parków. Natomiast oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że realizując dojazd po tej działce 5 przez 11 na podstawie tej służebności, no jesteśmy zobligowani, rozumiem, do wymiany infrastruktury, no bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy pozostawili te płyty betonowe, które tam są, te solniki trzeba się zmienić, natomiast no to jest kwestia już do dogadania się między właścicielem działki 5 przez 11, którym jest, rozumiem, gmina, a nami, no to rozumiem, będzie na etapie wizytki, czy ewentualnie przy etapie wykonawstwa ulicy Łopackiego, natomiast nie na etapie wizytki, no bo my tutaj nie możemy się za kogoś obiecywać coś. My oczywiście jesteśmy otwarci, natomiast rozumiem, że propozycja taka, natomiast nie możemy dysponować działką, którą nie jesteśmy właścicielami. Jeżeli gmina Kraków nam wyrazi zgodę i udostępni ten teren do podbudowy, no to jak najbardziej, no myślę, że realizując ciąg jezdny, możemy tutaj pomyśleć o poprawie tych miejsc postojowych. Natomiast to nie jest nasza działka, my nie mamy do niego prawa. My będziemy mieć to najmniej na początku w tym pasie pięciometrowym, gdzie mamy ciąg jezdny zapewniony w postaci służebności gruntowej. No ja rozumiem tutaj wasze obawy i tak dalej związane z tą inwestycją, ale musi pan przyznać, że nasze obawy też istnieją, bo uszczupla się przez to. No zawsze ta kwestia miejsc postojowych jest dyskusyjna. Gdybyśmy siedli do stołu i proszę pana ustalili, że tam wykonacie te 30 miejsc postojowych na tym terenie, na tym działce 5 przez 11, no to mielibyśmy czyste sumienie. Ale proszę powiedzieć, no bo jeżeli popatrzymy, tutaj mamy tą miejsce parking, to tak naprawdę samochody stają tylko, to kwestia tego, co byśmy pozbawili, to jest na tym zamknięciu tej ulicy, bo tam już dalej przejazdu nie ma, rozumiem? To są te miejsca postojowe, bo tak to inne samochody stoją na dziko. Proszę pana, wasi ludzie będą tam stawać, bo przecież wiadoma sprawa, że do was ktoś przyjedzie, do waszych przyjedzie goście, przyjadą i nie macie tyle miejsc parkingu, będziecie tam stawać. To jest problem. No, to jest problem. A ja jestem przekonany, proszę pana, że się ogrodzicie. Dziś pan o to mówi, że się ogrodzicie, bo wszyscy się ogradzają. Niech pan zobaczy pod Kerfurę, proszę pana, ogrodzicie. Nie ogrodzimy się, bo mamy tam usługi wprowadzone. Nie ma możliwości prowadzenia usług. Już mamy taki błąd popełniony na ulicy Lipińskiego. Znaczy, ja nie mówię, że się ogrodzicie przed ludźmi, ale ogrodzicie się przed samochodami. Raczej nie. Pan wynajmowanie lokali pod usługi, kiedy nie ma dostępu do jazdu. Ja was nie wyobrażam. Szanowny panie, to niektórzy będą mieli zgodę na dojazd, czyli ci, którzy będą mieli tam budki, czy będą mieszkać, to będą mieli zgodę, a reszta nie. I przyjedzie ktoś do was, to będzie parkował pod przychodnią. I tu o to chodzi, rozumie pan? Że jak już robicie tą inwestycję, to zróbcie też... Pytanie, kto jest gospodarzem tego parkingu, tak naprawdę, bo ja oczywiście... To jest pan. Gmina. Tak naprawdę z kim ja mam rozmawiać na ten temat? Czy z Zikitem, który się nie umywa do tego, żeby ten teren zagospodarować, bo on by na chętnie robił cudzymi rękami te inwestycje, prawda? No najfajniej wyciągać z prywatnego inwestora z jego sakwy pieniądze. My i tak. Ale proszę pana, przecież to nie daje pan dla nas, ze swojej sakwy dla nas, tylko daje pan dla własnych ludzi, którzy tam będą właśnie ludzie mieszkać. Na pewno oni będą, proszę pana, tam parkować, a jeśli nie oni sami, to ci, którzy do nich przyjadą, bo nie będzie na tym miejscu. Ale ja nie chcę się powiem, tylko po prostu nie mam partnera do rozmowy, bo Zikit staje z pozycji jak gdyby silniejszego. Ja bym chętnie z kimś porozmawiał, tylko nie ma z kim. Bo Zikit się nie przyznaje tutaj do tego terenu, prawda? No, przepraszam, nie chciałem rozmawiać. Chwileczkę. Ja mam takie pytanie, bo państwo tam planujecie 50 mieszkań. Jaki współczynnik jest parkingowych? Tam jest, we wniosku o WZK jest liczba podana 55 miejsc w samym garażu podziemnym. Jakiś wstępny projekt już musicie mieć? Nie mamy. Mamy taki dosyć ogólny do WZK, jak to jest. Nie jest to po projekt budowlany. Chciałbym, żeby pan sobie zdawał sprawę z tego, że jeżeli ktoś dzisiaj kazałby mi wskazać najgorsze miejsce w dzielnicy, gdzie się najgorzej parkuje, to jest właśnie to miejsce. Dlatego musi pan nas zrozumieć, że my staramy się zabezpieczyć tutaj interesy naszych mieszkańców, bo państwo wybudujecie inwestycje, a za 2 lata do nas przyjdzie kilku mieszkańców i powiedzą, proszę pana, to nie ma miejsc parkingowych i wy nam te miejsca parkingowe zróbcie. Dlatego tutaj Komisja Infrastruktury przygotowała taki wniosek, który zarząd zawarł w
projekcie, który chcielibyśmy po prostu, żeby był zrealizowany, a to już jest Państwa decyzja, czy ja oczywiście deklarację nie mogę podać w imieniu firmy, natomiast ja bym właśnie chciał uzyskać od Państwa tą ofertę i co Państwa z satysfakcjonują, ile tych miejsc, no bo też musimy jakoś mierzyć nasze siły na zamiary, prawda? Ile tych miejsc Państwa satysfakcjonuje na tym, nie naszym terenie, które ewentualnie możemy wykonać. Ja rzuciłem 30 miejsc. 30 miejsc jest obecnie, proszę Pana, na tym terenie. A 30 na działce może 5 na 11. Tutaj. Mówimy o tej drugiej działce. Mówimy tutaj o tej działce tutaj, nie? Panie Stanisławie, inny słynny Pan rzuci. Proszę co, proszę mapę na własności. Na teren jest ten teren tutaj znaczy, może ewentualnie o tym tutaj miejscu, o ten teren. 511. Żółta działka nie jest nasza. No właśnie mówimy o tej działce, mówimy, że tutaj na przykład, prawda? Jak tu będzie parking jakiś, gdybyście zrobili te 30 miejsc, to tędy też moglibyście dojeżdżać przez parking. Proszę Pana, ale to nie jest nasza działka. To jest działka gminy. A to ja tu nie możecie przejeżdżać. Ja mogę się dowiedzieć. No, a czyja działka jest, proszę Pana, przez którą będziecie przejeżdżać? Jest gminy. No też gminy, ale mamy służebność przejazdu i przechodu. Ale my jako dzielnica zobligujemy się, żeby tą sprawę postarać się załatwić. Jeżeli będę miał pomoc z Państwa strony i w Wydziale Skarbu Miasta ja będę mógł uzyskać zgodę na wejście w teren, to ja mogę tutaj rozmawiać. Dzisiaj mogę Państwu zaproponować miejsca na moim terenie, czyli w granicach, nie wiem, 10 miejsc postojowych. Myślę, że ogólnodostępnych możemy wygospodarować bez żadnego uszczerbku na dalszej inwestycji, a żeby to było konstruowane tutaj społeczności lokalnej. Bo przecież my nie chcemy tutaj stawać okony, my chcemy dobrze żyć. To się liczy postawa Państwa, że tutaj miło słyszeć. Teren jest na tyle, ten kształt jest na tyle nieregularny, że to możemy spokojnie myśleć o wygospodarowaniu jakichś miejsc postojowych. No, tym bardziej, że garaż podziemny będzie dosyć duży i te miejsca są zabezpieczone. A gdybyśmy zrobili tak, wy odstępujecie od tej służebności drogi wjazdowej przed przychodnią likwidacji tam tych miejsc postojowych, no i udostępnili Wam ten wjazd, który znajduje się na dole. To jest taki dziki parking. Ale żaden sąd mi nie ustanowi teraz służebności, skoro już mam służebność. Ta działka jest gmina, z tego co wiem, ktoś się ubiegał o zwrot tej działki, więc stan prawny jest obecnie niepewny i Wydział Skarbu Miasta, że ja mam problem z przejściem przez media, są działkę, bo nikt mi tej zgody nie wyrazi. Wszystkie zgody są zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania zwrotowego. A tej proszę mieć świadomość, że tutaj ludzie starają się o zwroty, wszystko będzie zabudowane, mniej część od tych stronnych garaży, tych hoteli, też ktoś jakiś inwestor ma inwestycje. My jesteśmy jedynym inwestorem, który od tej strony będzie wjeżdżał. Na dzień dzisiejszy. Tutaj ktoś wiem, czy zwraca się o zwrot, natomiast na jakim etapie to jest, nie powiem Państwu, bo to jest takie postępowanie trwałem na 10 lat. Niedawno ktoś złożył wniosek, no to ja mam zablokowane przejście przez media, bo nie mogę uzyskać zgody, nie mogę uzyskać służebności przez sejus. Bo ja myślałem o tym wiecie tutaj, żebyśmy udostępnili Wam ten wjazd tutaj do tej działki, który wierzę. Wy rezygnujecie z tego wjazdu środkiem przygodną i tu robimy wspólnymi siłami, robimy parę się sprosimy, że starzem na tym miejscu. Tak, tylko jak mówię, to jest teren gminy Kraków, nawet nie z gminy. Czyli tak naprawdę rozmowa jest ze Skarbem Miasta, a na dzień dzisiejszy nikt tam nie będzie z nami rozmawiał, powiedzą, ja mam wniosek o zwrot działki, ja nic z tym nie mogę zrobić, nie przepisy, więc tam zamykają drogę. Póki się do niej zakończy, no nic nie mogą robić, kiedy ten parking dziki będzie funkcjonował przez najbliższe 3 lata, bo nikt tego nic tam nie będzie ryzykował. Budowanie infrastruktury na działce, która podlega zwrotowi. Nawet komuś zrzucą tę działkę z tym parkingiem. Mam pytanie, a skąd Pan nie ma pewne działka 511 będzie na godzinnego. My wiemy, że to jest działka gminna. Szona, bo ja byłem w tym tygodniu na podziale tej działki, no, bo mnie wezwało starostwo, bo starosta krakowski, bo on prowadzi postępowanie odwłaszczeniowe. No. Więc widocznie Państwo nie jesteście tajemniczeni w losy tej działki, to trudno się dziwi, żebyście Państwo wszystkie działki w swojej dzielnicy znali. Natomiast ja tutaj, ponieważ staram się o wyzetkę, staram się o pozwolenie na budowę, więc ten teren muszę rozpoznać pod względem możliwości przejścia z mediami, z drogami. No i tak to wygląda, że na dzisiejszy, no nikt tutaj z gminy Kraków nie będzie podejmował decyzji do tej działki.
Pan Szewczyk. A kiedy uzyskaliście służebność tej drogi? Służebność tam nie miał, żeśmy uzyskali. Ta służebność była na potrzeby hotelu pielęgniarek, no i jest wpisane o księg wyczystych. No. I działka po prostu jest takim dobrodziejstwem kupionym. Dziękuję, pan Szewczyk. Ja myślę, że tutaj, szanowni państwo, projekt uchwały, który pewnie przyjmiemy, zabezpieczy interesy naszych mieszkańców. Także ja bym proponował, żeby ten projekt uchwały przyjąć w takiej wersji, jak jest, zabezpieczyć nasze racje. A co się później będzie działo, to na bieżąco pewnie będziemy już tutaj z państwem wszystkim. Ja bym chciał zadeklarować, że ja mogę tutaj obiecywać państwu jakieś podejmowane starania, ale i włącznie na moim gruncie. No ja jestem właścicielem i mogę tutaj na moim gruncie coś gospodarować. Natomiast no, raczej bym się odżegnywał od dysponowania terenu, do którego nie mam prawa. No, proszę mnie zrozumieć, to nikomu nie będę tutaj chodził z buldożerami i budował samowolę, żeby państwa uszczęśliwić. No ja mogę uszczęśliwać na moim gruncie, jak mówię, 10 miejsc, myślę, że to jest ważne. Ale już coś jest, jakiś zaczątek tego, co pan twierdzi, że 10 miejsc. No, może coś więcej uzyskać. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę pan powiedzieć. Proszę państwa. Z tej dyskusji wynika jasno, że mamy tyle punktów niejasnych, że tak powiem. Nie wiadomo, ile miejsc pan wyrobi, czy 30, czy 28. Proszę pana, nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, jak tam wygląda teraz ruch kołowy i pieszy po wybudowaniu tego osiedla przy szpitalu. No sobie, no to jest ta kwestia. No. I wydaje mi się, no, nie wiem, to państwo będziecie głosować według swojej wiedzy. Wydaje mi się, że w tym momencie nie możemy podejmować uchwały tej sprawy. Musimy mieć pewność, aż wszystkie kwestie prawne, kwestie budowy parkingu, ilości miejsc, dojazdu, wyjazdu. Nie wiem, czy pan wie, jak teraz trudno jest znaleźć miejsce, na przykład jak ktoś przyjeżdża do przychodni jazdowej jesieni. Czy to jest makabra? Ruch pieszy zwiększył się znacznie, znacznie. Tam bez przerwy chodzą ludzie. Na to też trzeba patrzeć. Proszę pana, po wybudowaniu tego osiedla. I w tym momencie ja przynajmniej bardzo mało jest wiadomo na temat tego, jak będzie wyglądała sprawa po wybudowaniu tej inwestycji. Ja w tym momencie wiem, że musimy zaczekać, musimy się przejść. Panie Tomaszu, czy pan jeszcze ma coś? Czy na komisji będziemy jeszcze omawiać? Chcę przypomnieć państwu, że komisja zaopiniowała pozytywnie. Tak, no. Ja podsumuję tutaj. No, ale z wnioskiem. Panie Stawie, z wnioskiem, tak, z wnioskiem, dzisiaj, o którym pan przewodniczący łaskał przedstawić. Tak, jeżeli my dzisiaj podejmiemy uchwały, to jestem na 99% przekonany, że Rada Miasta wyda decyzję, wezma się uchwałę. No, oczywiście. A tylko nasza uchwała nie zabezpiecza w jakiś sposób relacje mieszkańców. To co pan powiedział, przynajmniej te 10. Ja bym chciał tylko powiedzieć, no też budujemy, mamy budżet, mam nadzieję, że w końcu uzyskamy, bo tutaj Bojak na ulicy Architektów i tam za rok dzielnicy doszliśmy do jakiegoś porozumienia, też kwestia miejsc postojowych, drogi dojazdowej, natomiast no, ta rada dzielnicy trochę wyszła dla nas z pomocną ręką, uzyskała zezwolenia na wycinkę drzew. No to też jest jakieś z państwa strony byłby ukłon, no bo wtedy nie jesteśmy sami, prawda? No, szczególnie, że to wszystko dzieje się na działkach gminnych, to nie na działkach prywatnych. No, my też jesteśmy gotowi do współpracy. Państwo macie większą możliwość. Już parę lat temu wyczyliśmy tam, że wszystko jest przygotowane. Wiemy, jak to jest. Czy będzie maszyn, ale skąd wiadomo, że państwo wyżej, tam wielki, wie pan, jaki oni mówię. Nie potrzebują naszej uchwały. No ja wiem, bo my mamy uchwały i tylko pomocnicze, no tak. Niestety. Oni nie potrzebują, oni wydadzą decyzję bez naszej uchwały. Proszę państwa, ale jest to buzetka, to jest zapytanie tak. O inwestycje. Nie musi być szczegółów. Lepiej wydajmy pewne nasze pozwolenie, że na budowę. Bo jeżeli nie powiemy nic, to no, będzie bez naszego głosu. Powiemy. Mamy powiemy. Pomożemy. To jest nie. No. Proszę państwa. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście, że tak. Problem jest, proszę państwa, jeszcze panie przewodniczący, jeszcze słowo tylko do tej sprawy, że problem jest dlatego, że też ci, którzy jeżdżą do szpitala, parkują tam, dlatego że szpitał trzeba zapłacić. To nie jest też problem, bo no, ale trudno się dziwić, że jak ktoś idzie do lekarza i powiedzmy też jest biedny jakiś, no to trudno, żeby mu zabrać, żeby tam parkował. No tam nikt nie idzie kupić na zakup. Tam nikt nie idzie na zakup.
zakupy, tylko raczej albo do szpitala, albo do przychodni. No to można zrozumieć, że ulica Łopackiego chyba jest tak naprawdę głównie wykorzystywana przez klientów, pacjentów szpitala, prawda? Tak. Naprawdę my własnymi pieniędzmi będziemy finansować drogę dojazdową do szpitala, który uzyska naprawdę arterię taką przepustową, bo mamy 50 samochodów, no to nie jest dużo tak, w tym całym... nie ma dużego ruchu do tego szpitala. Tam jest, wie pan, tam ja tam mieszkam, wie pan, obok, na Jagiellońskim, to tam czasem... Oni nie jeździ, bo jest czasem tam odstrzeżony i nie chcę już opłacić. No, tak, tam chyba mało kto tam jeździ, tam jest tak... Dziękuję bardzo. A można 15 minut? Tam się równo by rozumiał coś na drodze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Jeszcze chcę przypomnieć, że... Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu przyjęto autopoprawkę do paragrafu numer 2. Znaczy nie było paragrafu 2 i... Tak, i zostało uzupełnione autopoprawkę. Kto jest za przyjęciem opinii? Opinii czy projektu uchwały? Projektu uchwały. W sprawie... opinii budowy banku, zamierzenie inwestycji, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. To jest ta uchwała, co żeby ją przyjęli. Tak, rozumiem. Kto jest za? Zobaczymy, co będzie. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy Przedstawia podjęła uchwałę w sprawie opinii ustawy banku dla zamierzenia inwestycyjnego budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uczciwami garażem podzielnych dla gospodarza terenu obejmując miejsca postępu drogi wewnętrzne, chodniki dla pieszych, małą architekturą na działce 5x7, 5x9, 5x31, 5x28, 5x32, 5x33, obręb 8 Nowa Huta wraz z przebudową ulicą Łopackiego na działce 24-39, 244-42, obręb jak wyżej, infrastrukturą techniczną obejmującą budowa sieci, przyłącza wodociągowego, sieci przełącza kanalizacji ogólnospławowego, przełącza gazowego na działce 5x7, 5x7, obręb jak wyżej oraz wjazdem na działkę 5x9, obręb jak wyżej przy ulicy Łopackiego w Krakowie. Dziękuję bardzo. To teraz niech pan myśli wygospodarować, jak najpierw. No ja się przekażę oczywiście moim ustawodawcom i ja dziękuję państwu tutaj za zaopiniowanie pozytywnie. Pozytywnie to proszę. I gospodarczego. Jeżeli ktoś mieć problemy, to nie mogę się do państwa zwrócić. Przepraszam, że tak zapytam, tak? Wiecie, że to jest ta sama firma, która nie dodała te budynki. No nie, my jesteśmy konkurencją dosyć małą w porównaniu z tym. To jest archiw. Pamiętajcie o tych miejscach, bo to naprawdę jest ciężko. Będę się starał. Proszę państwa, 5 minut przerwy. Dziękuję panie radnym. W jakim celu, przepraszam panie przewodniczący, przerwa, bo nie wiem, że... Nie, no dobrze, że może, ale ja nie wiem, tylko Tak, tak, tak.